każdy festiwal jest wyjątkowy, że tak powiem. W tym roku jest też wyjątkowy, bo wiadomo, że do tego każdego festiwalu się trzeba inaczej przygotować. Naprawdę jest piękna sprawa. 12, ja nie wiem kiedy to przeleciało. To tak jakbyśmy zaczynali, to tak by było wczoraj, a to już 12 lat. To jeżeli chodzi o Zabrze, to jest bardzo kultywowane, bo my jako Orkiestra Dęta gramy, jest piękna pogoda każdą niedzielę w Ogrodzie Botanicznym, czyli kontynuujemy te nasze śląskie tradycje. Jest to środowisko, gdzie spotykają się muzycy, a gdzie jest muzyka, tam jest życie, tam jest pasja i czego chcieć więcej. Cieszę się, że udało nam się w tym roku zorganizować. Tak naprawdę w większości organizuje to w tym roku miasto Zabrze. Coraz trudniej pozyskać nam orkiestry. Orkiestr jest coraz mniej. Kolejne orkiestry będą się wykruszały. Nie ukrywam, że zrobimy wszystko, żeby kolejne festiwale się odbyły. Jest to Święto Zabrza, Święto Zabrzan. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy to skończyli, żeby nie trwało to dalej. Tym bardziej, że ktoś, kto bywa, a bywają tutaj ludzie co roku, widzą doskonale, że to się rozwija. To jest festiwal, bez którego ja już bym nie mogła żyć. W orkiestrach powinna być coraz większa siła, bo zmagają się z ogromnymi trudnościami. Nie jest to czas na wielkie orkiestry dęte i dlatego cieszę się, że właśnie w rodzinnym Zabrzu jest jeszcze na nich tyle miejsca. Święto zawsze spotykają się muzycy, coś produkujemy muzycznego dla ludzi. No, jesteśmy dla społeczeństwa, że ta muzyka jeszcze istnieje. Zawsze staramy się wybrać jak najbardziej różnorodny repertuar, który spodoba się każdemu rodzajowi słuchacza. Myślę, że co roku pokazujemy coś innego, coś nowego i co roku możemy zaskoczyć. To jest dobry sposób, żeby pokazać, że takie orkiestry jeszcze istnieją i że jeszcze potrafią zrobić dobry koncert, który może się podobać. Czym jest dla Was udział w takim festiwalu? Szansą pokazania się, zagrania z naszą orkiestrą dętą ze szkoły muzycznej, spotkania się ze znajomymi, no i też posłuchania innych orkiestrów, które na pewno grają dłużej, no i też poznania muzyków. Poznaje się ludzi, są fajne, fajnie się gra, dużo nowych utworów. Myślę, że jest naprawdę super. Na pewno powrotem gdzieś do korzeni, bo wiadomo, że orkiestry, które teraz gdzieś odchodzą w cień, były korzeniem kultury tutaj śląskiej. Więc dla mnie powrotem do korzeni.